Co to jednak znaczy być dalekowidzem? Lepiej się widzieć w odwróconym ekraniku, niż ruszać głową w tą i z powrotem na dół i do góry, na dół i do góry. Tak naprawdę to gdybym miał tam tekst do przeczytania, to pewnie mógłbym mówić to, co przeczytałem. Ale to kot skoczył, ale i tak naprawdę to nie muszę czytać, żeby powiedzieć to, co wiem i co pamiętam. Mogę nawet w tej chwili słuchać radia w uchu, które mnie inspiruje do różnych przemyśleń, natomiast mogę mówić głośno i nagrywać to, co mam w głowie. I tak naprawdę to wszystko jest zakłamane poza tym, czego nas uczono w podstawówce. Także w podstawówce zaczynało się kłamstwo, ponieważ okłamywano nas jako dzieci, żebyśmy nie znali świata dorosłych. A przecież świat dorosłych nie jest zły, tylko świat dorosłych jest inny. I tak naprawdę wiele rzeczy się złych dzieje na świecie, ale najczęściej jest to przemoc rodziców wobec dzieci, wobec bezbronnych. Więc w związku z tym, kiedy rodziców już nie ma, to jak gdyby nie ma co powielać tego schematu i znęcać się nad słabszymi. Więc w związku z tym, jeżeli pokazuję coś w swoim filmie, to nie po to, żeby kogokolwiek przestraszyć, tylko żeby mu powiedzieć, że wszystko jest okej, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Ponieważ wchodzę w taki wiek, kiedy człowiek się cieszy, że go dożył. Więc w związku z tym, ponieważ nie spodziewam się jeszcze szybkiego zejścia, więc w związku z tym jestem zadowolony z tego, że tak wielu ludzi może mi w tym pomóc. Wcale im nie zamierzam przeszkadzać w tym przeszkadzać. Trudniej z wyłączaniem.